Marek Piotr Wójcicki, witam Was w podcaście Ludzie Są Ciekawi. Dziś moim gościem jest Patryk, czyli drag queen o pseudonimie Psycho Patty. Będziemy mówili o scenie drag queen w Polsce, o przygotowywaniu do występów. Padnie też pytanie, dlaczego młody mężczyzna czasem przebiera się za kobietę. Kim są osoby występujące jako drag queen? Skąd czerpią inspiracje i pomysły? Za chwilę się tego wszystkiego dowiecie. Zachęcam Was, byście zajrzeli na stronę mojego podcastu www.ludziesąciekawi.pl. Tam znajdziecie poprzednie odcinki oraz informacje o tym, jak można wspierać mój podcast, na przykład przez platformę Patronite. A teraz zapraszam Was już na rozmowę. Waszym i moim gościem dzisiaj jest Psycho Patty, Patryk, czyli drag queen. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Patryk, powiedz mi, na początek chciałbym zapytać o ten twój pseudonim Psycho Patty, Psycho Pat. Dlaczego tak? Skąd to się wzięło? Rozumiem, że pewnie nawiązanie do twojego imienia pozascenicznego. Zasadniczo tak, w sensie pierwotnie chciałem się nazwać Kiss Herring albo Kiss Herring, ponieważ nazwisko mam Śledziński od śledzia, a herring to po angielsku jest śledź, a jednocześnie zabawa słowami typu herring, jej pierścień, typu albo pocałuj śledzia, albo pocałuj jej pierścień, coś takiego, taka gra słów. To był mój pierwotny pomysł, ale któregoś dnia podczas którejś imprezy ktoś rzucił hasło właśnie psychopata, bo tam psychopatii, no i tak już zostało i stwierdziłem, że to jest dobre drag imię, które też pasuje do mojej osobowości i do tego... co sobą reprezentuje jako drag queen. Psychopatii może sobie pozwolić na odrobinę więcej szaleństwa niż Patryk? Szczerze mówiąc, czyli tak, na pewno jest więcej wybaczane drag queen, to znaczy jeżeli chodzi o, nie wiem, flirtowanie z chłopcami, czy łapanie ich za tam różne części ciała, czy nawet... Nawet obrażenie ich, czy uderzenie, co zresztą mi się czasem zdarza. Podczas występu. Oczywiście, że tak. Jakby to jest część performersu, albo po prostu część prowadzenia show, kiedy ktoś jest niespokojny, ktoś jest pijany, trzeba go uciszyć. Myślę, że jako Patryk bym sobie na to nie mógł pozwolić, raczej bym musiał tutaj pracować bardziej słowami. Natomiast jako drag queen na pewno... Znaczy, no może nie na pewno, ale wychodzi tak, że mogę sobie najwięcej pozwolić z publicznością. Natomiast ja traktuję Psycho Patty jako po prostu przedłużenie siebie samego, jako dalej Patryka, tylko że z pełną fantazją, z pełną taką domieszką jakiejś historii. Trochę szaleństwa? Trochę szaleństwa też, w tym wszystkim oczywiście, tak, ale na pewno mogę realizować Psycho Patty takie elementy, albo właśnie takie fantazje, takie postacie, których nie mógłbym się wcielić będąc Patrykiem. W sensie to jest trochę podchodzi pod cosplay czasem pod performance, a czasem po prostu pod jakąś taką, no nie wiem, jakieś takie marzenie, żeby być częścią jakiegoś czy filmu, czy spektaklu, czy właśnie historii, czy opowieści i wpletanie siebie jako żywa postać, tylko że postać oczywiście tam przebrana z makijażem, ze wszystkimi elementami. Właśnie wplatanie siebie w ten wątek. Czyli generalnie Patryk i Patty to jedna i ta sama osoba. Tak, zdecydowanie. To jest jedna i ta sama osoba, tylko właśnie inaczej się realizuje. Często słyszysz pytania, dlaczego przebierasz się za kobietę, za kobiety? Nie, szczerze mówiąc nie. Raczej jak już to robię, to w towarzystwie osób, które są ze sztuką drag w jakiś sposób zaznajomione. Także takie pytania nie padają. No to teraz raczej... musi paść, ja je zadam w imieniu słuchaczy pewnie. To dlaczego przebierasz się za kobietę? Co ci daje przebieranie się za kobietę? No to jest tak, że czasem faktycznie ta aparycja jest taka bardzo kobieca, natomiast czasem idę jakiś cosplay, może jakieś takie postaci z fantasy, ze świata science fiction i tego typu rzeczy. Daje mi właśnie to jakieś realizacje, jakieś takiej fantazji, realizacji marzeń o tym, żeby być częścią jakiegoś wątku, jakiejś fabuły, jakiejś opowieści, którą sam sobie kreuję. Ale mógłbyś się przebrać za jakąkolwiek postać, nawet za którejś z bajek, ale przebierasz się za kobietę. Będę drążył. Czy jest coś jakby powiedzieć, w kobiecości, co uważam, że jest piękne i jest bardzo pociągające, nawet dla geja. To jest trochę wzięte z popkultury, trochę wzięte właśnie ze świata, nie wiem, czy filmów, czy muzyki. To jest taka adoracja kobiecości, kobiecego ciała, kobiecego makijażu, długich włosów w każdej postaci, czy kręconych, czy falowanych, czy prostych. Zabawa tym swoim ciałem i włosami, też makijażem. Jest tyle perspektyw, jakby tyle możliwości, które można zrealizować poprzez ubranie tej kobiecej formy i to jest fantastyczne moim zdaniem i to jest coś, co jakby wchodząc w taką rolę normatywnego chłopaka, raczej zwykłego, chodzącego w dżinsach bądź dresach na co dzień, to jest coś, na co sobie raczej nie mogę pozwolić. Usłyszałem jako geja. To miało być jedno z pytań, czyli już przechodzimy do tego wątku, tak? Jesteś gejem. Tak. Czy drag queen to głównie geje, czy zdarzają się też osoby heteroseksualne i też przebierają się za kobiety i są drag queen? Jak najbardziej, to znaczy tożsamość seksualna, czy orientacja, czyli tożsamość płciowa, czy orientacja seksualna nie mają wpływu na to, jak chcemy siebie wyrażać. Możemy być faktycznie wrzucone w jakieś szufladki, w jakieś tam normy, to znaczy coś, co nam potencjalnie z zewnątrz może przeszkadzać w realizacji, w ekspresji. Natomiast nie ma przełożenia faktycznie między tym, kto kim jest, kto kogo kocha albo kto jak się identyfikuje, a tym, że ktoś chce się wyrażać w postaci drag queen, drag king, bio queen, bo jakby są różne formy oczywiście też sztuki drag. Także nie, można spotkać performerów i performerki, które są heteroseksualne, biseksualne, transpłciowe, genderqueer, wszelkiej maści. Czyli nie ma generalnej zasady, że na przykład przeważają geje, powiedzmy, bo tak mogłoby się pewnie ogółowi społeczeństwa kojarzyć. Taki trochę stereotyp naturalnie. Myślę, że tak. Myślę, że jest taki stereotyp. Jest taka metka przypięta, że drag queen to raczej gej. Natomiast trudno powiedzieć, nie ma żadnych badań na ten temat socjologicznych. Nikt nie robił statystyk, to jakby ile drag queen jest, jakie są orientacje, czy też tożsamości właśnie płciowej. Więc trudno powiedzieć. Osobiście spotykam się z performerami, którzy są też przeważnie gejami, natomiast nie ma reguły. Poznałem osoby, które są właśnie trans, które są bi. Kobiety cispłciowe, heteroseksualne to też... Dobrze to wiedzieć. Od dawna przebierasz się za kobietę. Ciekaw jestem, czy w dzieciństwie miałeś takie trochę inklinacje, ciągoty, czy przebierałeś się na przykład w ubrania mamy? Nie przebierałem się w ubranie mamy, ponieważ uważam, że są dość brzydkie, natomiast... To był powód. Nie, były takie bardzo kwieciste, kolorowe, jakby teraz odnajduję się bardziej w tej fantazji, w sensie, kiedy widzę takie ciuchy w second handach, czy nie, w internecie, to sam jakby... Widzisz się w nich. Widzę się w nich, tak, skupiają moją uwagę jak najbardziej. Natomiast tak, lubiłem sobie robić włosy długie z bibuły. Pamiętam, że w podstawówce dałem performance przed całą szkołą jako Shakira, właśnie mając takie kręcone włosy z bibuły, jakiś taki top i krótką spódniczkę. Tak, lubiłem sobie wyobrażać, że jestem uczestnikiem jakiegoś talent show, na przykład, nie wiem, Taniec z Gwiazdami i właśnie jestem tą kobietą, która tam w jakimś tango jest... wywija się, czy tam jest... Jest obracana. Jest obracana, dokładnie, czy w salsie, także lubiłem sobie fantazjować, lubiłem to odtwarzać przed lustrem, no i czasem też się przebierać, bo były takie bardzo handmade, lepione rzeczy, czy wiesz, wyszukane na szybko, to nie było raczej pożyczanie od mamy żadnych ciuchów. Ale robiłeś to w ukryciu? W tajemnicy? Czasem tak, czasem nie. W sensie jak byłem mały, faktycznie mały, to robiłem to przed całą rodziną i nie uważałem, że to jest coś, nie wiem, niezwykłego, coś takiego, czego się można byłoby wstydzić. Natomiast już z wiekiem bardziej robiłem to na przykład w łazience przed lustrem, tak, że szedłem pod wieczorny prysznic, czy tam na wieczorną kąpiel, zamykałem się na dłużej i właśnie tańczyłem przed lustrem albo, jak to się mówi, lip-synkowałem przed lustrem i fantazjowałem, że jestem jakąś postacią. Kiedy ludzie widzą drag queen, no i świat postrzegają, nazwę to bardzo prosto, to zadają sobie pytanie, ale zaraz, to jest w końcu kobieta, facet, kto to jest? To jest osoba, to jest przeważnie osoba, która jest... To się mówi przerysowana, w sensie to wszystko... W sztuce drag też jest istotne to, żeby nie tyle być jak najbardziej... nie wiem, kobiecą, jak to jest możliwe, bo to często by oznaczało jakieś proste włosy, skromny makijaż, sandałki i tak dalej, tylko żeby to wszystko przerysować, jakoś wnieść na kolejny poziom. To musi być krzykliwe. To musi być, może niekoniecznie krzykliwe, ale na pewno jakby im im bardziej to jest takie pompatyczne, im to jest takie bardziej spektakularne, tym bardziej to przyciąga uwagę publiczności, przyciąga wzrok. Natomiast są też drag queen, które starają się być, jak to się mówi w slangu dragowym, fishy, czy takie właśnie bardzo kobiece, nie przesadzają z tym makijażem, też nie starają się tych kształtów wyolbrzymić, czy wielkie biodra, wielki biust, tylko starają się takie pójść bardziej naturalne kobiece ciało. Ja specjalnie przywołałem to, jak niektórzy mogą postrzegać drag queen, zastanawiając się, czy zaraz to jest facet, to jest babka, kto to tak naprawdę jest. I zapytam, ale tylko dlatego, żeby słuchacze mieli jasność. Ty czujesz się trochę kobietą? Czy bycie drag queen to dla ciebie jest taki wyraz ekspresji artystycznej, ale w środku czujesz się jak najbardziej 100% facetem? Chciałbym, żeby ta odpowiedź padła, bo to też jest ważne dla słuchaczy, myślę. Czy gdyby ktoś mnie zapytał o to, jak się utożsamiam, jaka jest moja tożsamość płciowa, powiedziałbym raczej w pierwszej kolejności, taki pierwszy strzał, że jestem cispłciowy, czyli właśnie utożsamiam się z mężczyznami jako mężczyzna, natomiast niekoniecznie. Uważam, że to jakby wrzucanie też osoby w te takie szufladki, czy też konieczność określania się swojej tożsamości płciowej, ja bym to troszeczkę wyrzucił albo gdzieś zepchnął na bok, ponieważ jakby nie, uważam, że w każdym z nas tkwi odrobinę kobiecości, odrobinę męskości, coś, co jest pomiędzy, coś, co jest napisane. To jest całe spektrum i czasem niekoniecznie trzeba szukać swojego miejsca na którymś krańcu tego spektrum. Uważam, że mimo iż na co dzień moja aparycja jest taka męska, raczej cispłciowa, to jednak w środku jestem gdzieś właśnie na tym spektrum, natomiast sam wolałbym nie nazywać tego jakimiś jakimiś takimi słowami, które często są dla osób niezrozumiałe albo trudne do pojęcia, typu, nie wiem, gender queer albo non-binary, albo właśnie coś w tym stylu. Wiem, że jestem mentalnie gdzieś na tym spektrum, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o mój wygląd i mój jakby codzienny aparycję, jest to raczej skłonię się ku męskości, czyli identyfikacja męska. Pytam o to też, bo sporo jest ostatnio dyskusji o tych osobach transpłciowych. I często ktoś może potem zobaczyć na przykład występ drag queen i pomyśleć sobie, o to są właśnie te osoby, coś im się tam ubzdurało, taki kaprys i raptem kobieta zaczyna chcieć być mężczyzną albo mężczyzna kobietą. Słyszysz pewnie te dyskusje bardzo krzywdzące dla tych osób transpłciowych, więc to pytanie musiało paść pewnie w kontekście naszej rozmowy. Bycie osobą transpłciową to też jest spektrum. Mi się wydaje, też nie chcę mówić imię tych osób, bo nie są osobą transpłciową, natomiast są osoby, które uprawiają sztukę drag, które w trakcie uprawiania tej sztuki odkryły, że są transpłciowe albo po prostu pozwoliły sobie na to, żeby te myśli doszły do głosu i rozpoczęły ten proces korekty. Natomiast też nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, że pójście w sztukę drag jakoś im pozwoliło na to. Pozwoliło tym osobom trans, żeby podjąć ten proces korekty, żeby mieć na to odwagę, żeby się przyznać przed sobą, przed światem, że są trans. Być może to się wydarzyło przy innej okazji, być może to się wydarzyło jeszcze wcześniej bądź później, ale też są takie sytuacje, że osoby trans uprawiają drag i uprawiają drag zanim jeszcze się wałtowały jako trans, w trakcie lub później. Czy rośnie akceptacja w polskim społeczeństwie dla drag queen, dla osób, które właśnie w ten sposób wyrażają siebie? Trudno powiedzieć. Są różne środowiska, są różne grupy. Sztuka drag jest obecna akurat nawet w polskiej kulturze od dawien dawna. Ja jeszcze pamiętam, jak byłem nastolatkiem, natrafiłem na film Piętro Wyżej. On jest chyba bodajże z 1936 roku, kiedy Eugeniusz Bodo jako właśnie Mae West tam występował. Sex appeal, to nasza broń kobieca. Ja nie potrafię śpiewać, więc tego nie zrobię. Dla dobra twoich słuchaczy. Ale pamiętamy. Pewnie część słuchaczy kojarzy tę piosenkę. Tak. Sex appeal, to nasza broń kobieca. Ale nawet... Eugeniusz Bodo przebrany właśnie za... Tak, za Mae West wówczas. Także, kobietę. Tak, to było oczywiście na ekranie, to było nakręcone, ale w teatrze osoby drag właśnie... pojawiały się od dawien dawna. No teatr antyczny, przecież tylko mężczyźni grali wszystkie role, także kobiece. Tak, oczywiście. Mówię teraz właśnie bardziej o Polsce, w sensie, że ta sztuka też jest w Polsce obecna od dawien dawna, tylko nie we wszystkich środowiskach, nie we wszystkich grupach społecznych. Też pamiętam jeszcze inny film, z kolei to był film w języku jidysz, Jiddu Mitten Fiddu, kiedy właśnie główna bohaterka z kolei odgrywała rolę męską jako drag king. Także to był, też był film przedwojenny, także to było obecne w kulturze. Na pewno tej kulturze wysokiej. Pytanie, jak to ma się właśnie do tych, powiedzmy, osób, które są z mniejszych miast, które nie mają dostępu może do teatru na co dzień, które nie mają dostępu do kultury wysokiej, albo tylko kojarzą drag queens, albo ogólnie drag performerów, performerki z jakichś tym filmów czy telewizyjnych show. Jakie czasem mają podejście. I szczerze mówiąc... trudno mi powiedzieć, bo też znam sytuacje, kiedy drag queen występują na przykład na jakichś integracjach firmowych. Jest taka słynna drag queen, druga Maryla, która występuje regularnie jako właśnie druga Maryla Rodowicz, jak samo nazwa wskazuje, na imprezach integracyjnych i to robi w całej Polsce. Również w małych miejscowościach. Jest świetnie przyjmowana. Tak, bo jest to jakby zabawa dla publiczności. Myślę, że też sporo osób z publiki nie utożsamia bycie drag właśnie ze seksualnością czy tożsamością, z tymi słynnymi dragami LGBT. Utożsamiają to bardziej z teatrem, z komedią, z parodią. Mało tego, Mariolka, nie pamiętam teraz kabaretu dokładnie, jak ten kabaret się nazywał, ale jest kabaret, który właśnie ma Mariolkę w swoim repertuarze. I to jest jakby osoba rozpoznawana w całym kraju. Jest to drag, jest jakaś forma drag oczywiście, jest to komedia, jest to przerysowane, jest to też tak zrobione, żeby to było jak najbardziej kiczowate, jak tylko to jest możliwe, ale jest to drag i jest to obecne w popkulturze polskiej. No i pytanie, czy właśnie osoby z publiki utożsamiają to z osobami LGBT, czy jakoś właśnie dopisują tam... dopisują sztukę drag do tych osób, czy raczej traktują to jako teatr, jako komedię, jako sztukę. Jako taki performance. Tak, dokładnie. Takie przedstawienie. Więc trudno powiedzieć właśnie, jaka jest akceptacja. Na pewno, wydaje mi się, że jest akceptacja dla samej sztuki, ale jak tylko jakieś się pojawią inklinacje, że ta sztuka może być powiązana z osobami LGBT, z tą całą społecznością, to już niekoniecznie. Jakby drag queen na scenie w Sopocie czy w Opolu na jakieś comedy show, na stand-up comedy, tak. Drag queen na paradzie, już zgarszanie dzieci, już... Na paradzie LGBT. Potem, tak, na paradzie równości, tak. Już jakieś tam pojawiają się niepokoje i tam zażalenia komentarze, więc... A kim są te osoby drag queen? A z jakich grup społecznych się wywodzą? Jakie zawody wykonują? To mnie ciekawi. Bardzo zróżnicowana jest ta społeczność? To jest cały przekrój społeczeństwa. Nie ma reguły moim zdaniem. To może być polityk, to może być... Zresztą jest taka scena drag queen, która pracowała na kolei jako konduktor. Ja osobiście pracuję w finansach, także myślę, że to jest cały przekrój społeczeństwa i też zawód nie wpływa na to, czy ktoś może być drag, czy nie. Być może są jakieś funkcje publiczne, które uniemożliwiają komuś realizację się na przykład scenicznie, tak? Ktoś wojskowym pewnie. Zakładam, że to może być problem, to może być zawodowy dylemat. Zawodowy żołnierz na przykład. Czyli dalej ta osoba może występować, nie, może próbować makijażu będąc sama w domu, czy może próbować jakiegoś performance'u przed najbliższymi, przed jakąś grupką znajomych przyjaciół. Natomiast faktycznie wyjść na scenę do klubu gdzieś publicznie to już może być ryzyko. Te osoby, które znam, zajmują się naprawdę, to jest ogromny przekrój, to jest ogromne spektrum branż, którymi się zajmują na co dzień. Są też performerki, które żyją z tego, które właśnie pracują czy w teatrze, czy scenicznie, będąc drag queen. W Polsce to jest dalej trudne do osiągnięcia, jednak... Żeby z tego żyć. Żeby z tego żyć, tak. Nie ma... Myślę, że właśnie w szczególności te drag queenki, te performerki, które występują na imprezach integracyjnych, które jakoś się tam wtopiły w popkulturę albo są wykorzystywane przez prywatne firmy, mają największe szanse. Ale tak, żeby występować po prostu co weekend w klubie, gościć jakąś imprezę, ktoś mówi hostować, to już trudniej. U nas jednak nie ma aż tak chyba tej bogatej i wielkiej sceny klubowej gejowskiej, jak na przykład jest w Stanach czy na Wyspach. Tam prędzej drag queen mogą faktycznie żyć będąc performerkami. Często występujesz przed publicznością? Właściwie to niekoniecznie. Można powiedzieć, że tak wychodzi przez ostatni rok raz na 1,5 miesiąca, 2 miesiące w ten sposób. Ja też nie jestem stałym bywalcą klubu, w sensie, że tak zwanym rezydentem żadnego z klubów warszawskich, więc tylko okazjonalnie na jakichś imprezach dla znajomych. Ostatnio miałem okazję też brać udział w bardzo fajnym konkursie, który nazywał się Igrzyska Ekstazy, który był taką imprezą, która inicjowała weekend, czy bym nie weekend, tylko tydzień równości w Warszawie. No, także niekoniecznie często. Czy te występy cię stresują? Czy jak już przebierasz się za Psycho Patty, to już jesteś w swoim żywiole i stresu nie ma? Wiesz co, nie ma też reguły. Są takie występy, które mnie stresują faktycznie, ponieważ długo się do nich przygotowałem albo po prostu mam wysokie oczekiwania wobec samego siebie. To są występy, kiedy muszę przygotować jakiś układ taneczny na przykład. Albo kiedy się muszę nauczyć kilku bądź kilkunastu piosenek, żeby dobrze odegrać ten lip-sync. Lip-sync, czyli udawanie śpiewania, tak? Tak to można nazwać. Mhm. Czyli, że ty ruszasz ustami, ale piosenka leci w tle i ty udajesz, że śpiewasz. To o to chodzi, tak? Żeby wyjaśnić. W takim telegraficznym skrócie, tak. W praktyce to jest samo ruszanie ustami, to jest drobny element, bo to liczy się też cała ekspresja. Też naturalnie. Można, ale nie śpiewasz, głosu nie wydobywasz. Głosu raczej nie wydobywam, jak już jakieś jęki od zmęczenia, czy tam, nie wiem. Bo jak mówiłeś, nie śpiewasz. No, inaczej, nikt tego by nie chciał usłyszeć, może w ten sposób. A jakieś lekcje śpiewu były? Chodziłem przez pół roku. Po pół roku pani nauczycielka powiedziała mi, że słuchaj, Patryk, zawsze zostaje rap. Jak to jest? Wychodzisz na scenę, Patryk został w przebieralni, a na scenę wychodzi Psycho Patty. Tak. Przeobrażasz się? Psychicznie? Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy już jestem w dragu, ja bardzo to lubię, bardzo mi się to podoba, ale to jest tak niewygodne, to jest tak niekomfortowe. Czy peruka, czy silikonowe piersi, czy biodra. Które sobie gdzieś tam doklejasz, tak? Tak, doczepiam, doklejam na ślinę i modlitwę. Jakieś obcisłe ciuchy, biżuteria, to wszystko. Mocny make-up. Mocny make-up, oczywiście, który ci wpada w oczy i zaczynasz ślepnąć. Soczewka już jest cała zakażona. Masakra. Nie polecam nikomu. Natomiast jakby... Ale kontynuujesz. Ale tak, to jest trochę takie sadomasochistyczne z mojej strony, sadystyczne z mojej strony, żeby to robić, ale to robię. I... Jest to niewygodne, ale lubisz jednak, no. Tak, lubię. I też, nie wiem, mam wrażenie, że przez te wszystkie niewygody, ten dyskomfort, jakoś już w ogóle nie czuję stresu. Jakby moja psychika się wyłącza, ja tylko myślę o tym, żeby jak najpiękniej wypaść, bo czuję się pięknie w tym wszystkim. To jest niewygodne, to jest niekomfortowe. Natomiast czuję się fantastycznie, mentalnie czuję się dobrze wtedy sam ze sobą. I już nie myślę tak naprawdę o tym, jak inni zareagują. Nie myślę o tym, jak sam wypadnę. Nie myślę o tym, czy zapomnę o jakimś tam elemencie, czy wszystko zrealizuję tak, jak to sobie wyobrażałem wcześniej. Tylko po prostu wychodzę i bawię się tą swoją fantazją, którą stworzyłem. Więc czasem się stres zdarza, przeważnie jednak nie. Przeważnie to jest takie, nie wiem, czy możemy używać niecenzuralnych słów. Wolę nie. Okej. Więc jest to takie wywalenie, w sensie, że mam jednak wywalone na to. Jest ci wszystko jedno? Jest mi wszystko jedno, bardzo ładnie to ująłeś, jest ładne takie określenie. Ładny substytut, tak. Udało nam się uniknąć, ale wiem, co chciałeś powiedzieć. Słuchacze pewnie też wiedzą, ale tak, jest ci wszystko jedno. Pytałem też trochę o to, że zostawiasz Patryka za sobą, wychodzisz jako Psycho Patty. Czym się różni Psycho Patty od Patryka, jak wychodzi na scenę? Jaki możesz być... Jakie cechy możesz pokazać, które na przykład jako Patryk w sobie tłumisz? Jesteś dominujący w stosunku do publiczności. Mówię, że trzeba ją czasami okiełznać, dyscyplinować. Tak, trzeba ją przetemperować niestety. No jednak to jest, na tym też polega sztuka drag queen, że czy performance dragowy, że przeważnie występujesz w gronie osób, które są nietrzeźwe. Albo które chcą się bawić i niekoniecznie mają ochotę siedzieć na pupiecie i słuchać przez cały wieczór, więc tak, zdecydowanie trzeba czasem przetemperować publikę, no i wtedy właśnie wchodzi taka postać dominy we mnie, że jednak trochę miałeś okazję być świadkiem, że... Widziałem twoje przedstawienie, tak. Tak, no trochę taka, ja to nazywam taka pani na zielonej szkole, która za tydzień odchodzi na emeryturę, więc jest jej wszystko jedno, jak zareagują rodzice, jak zareaguje kadra nauczycielska, Jeżeli dziecko się zachowuje niepoprawnie, no to można go przygwoździć. Zdarzały ci się jakieś nieprzyjemne sytuacje podczas występów? Nie, szczerze mówiąc nie. Podczas występów nie. Natomiast była raz taka nieprzyjemna sytuacja. To było po którejś paradzie. W ogóle tak częściej właśnie zacząłem się przebierać przy okazji różnych marszów równości i parad równości w Polsce. Właśnie wtedy sobie wybierałem jakieś tam kreacje, jakieś postacie, starałem się w nie wcielić, tam trochę dawałem od siebie do tej postaci jakieś swoje pomysły. No i właśnie w tych kostiumach, w tych przebraniach, w tym dragu chadzałem na Marsz Równości i Parady w Polsce. I po którejś warszawskiej paradzie, pamiętam, był afterparty w La Playa. Tam zostałem w stroju, od razu tam się przeniosłem po zakończeniu przemarszu. Pod wieczór wracaliśmy ze znajomymi praskimi ulicami i w pewnym momencie podbiegł chłopak, kopnął mnie w tyłek i uciekł. Nie wiem czemu uciekł, może dlatego, że się obróciłem i nie wiem, był przerażony tym, co zobaczył. Mam nadzieję, że tak było. Wtedy jeszcze nie nosiłem gąbek, w sensie nie nosiłem bioder, więc faktycznie poczułem tego kopniaka. Ale nie było to na tyle mocne, żeby jakoś, nie wiem, mnie zachwiać czy przewrócić, a też byłem troszeczkę już wstawiony. Więc raz mi się taka sytuacja w dragu zdarzyła, ale tak to nie miałem nieprzyjemnych. A zabawne sytuacje? Na okrągło. Cały czas są zabawne sytuacje. Chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli twoją fantazją jest to, żeby być jak najbardziej taka, nie, właśnie dominująca, poważna, seksowna, pociągająca, to cokolwiek, nie wiem, spada ci peruka. Tak, spada ci peruka, spada ci stanik, szpilka ci się łamie, ty się wywracasz, robisz przy okazji fikołka, wylewasz komuś drinka. No to jest... No, to jest Charlie Chaplin i Benny Hughes w jednym, czasem podczas występu, kiedy właśnie jeden taki tak zwany fuck up, jedna jakaś pomyłka, jeden upadek i cała fantazja może się posypać, no ale wtedy właśnie pojawia się śmiech i komedia. Skąd czerpiesz inspirację, pomysły na stroje, na stylizację? To jest, przychodzi z chwilą, to jest moment, to może być odcinek serialu, to może być film, to może być cytat zasłyszany, gdzieś zawidziany i nagle pojawia się inspiracja. To jest tak jakby, to jest potem już domino. Jedna rzecz inspiruje mnie do drugiej rzeczy, z tamtej rzeczy biorę ten element, z kolejnego aspektu biorę inny element, no i powstaje jakaś tam kreacja. Przeważnie inspiruję się właśnie jakimiś mniej lub bardziej popkulturowymi produkcjami, to mogą być filmy, to mogą być seriale, no i staram się stworzyć własny twist wokół tego. Żeby podać jakiś przykład, może w zeszłym roku podczas występu miałam taką fantazję, że jestem taką country Barbie, taką lalką, która właśnie jest taka drag, zresztą dość znana, Trixie Mattel, która mnie wówczas zainspirowała. Więc wziąłem trochę od niej, wziąłem trochę z Dolly Parton, a potem stwierdziłem, że nie mogę tak pójść w amerykańskie country, skoro jestem w Polsce, jednak muszę troszeczkę polskiej wsi też pokazać, więc wziąłem troszeczkę z Cleo, czyli tych ludowych akcentów. Tak, z Tuli, trochę ludowych polskich akcentów i zmiksowałem wszystko w takiej gorącej zupie właśnie amerykańskiego country i polskiej kultury rustykalnej. Co jest najważniejsze w tym przebieraniu? Jaki atrybut? Piersi, włosy, sukienka? Ja bym powiedział, że buty chyba są najważniejsze. Buty? Tak, w sensie mi dają w szczególności władzę buty, bo buty powodują... Ja mam sam bez butów 1,81 m czy 2 m. Przy odpowiedniej obuwiu mam 2 metry. To już mi daje przewagę nad publicznością. Łatwiej ich uciszać, łatwiej temperować. Zresztą boją się łatwiej, to też jest bardzo istotne. Więc powiedziałbym przede wszystkim buty, duże, seksowne buty, ale też w miarę wygodne. Też zależy oczywiście od performance'u, tak? Jeżeli to jest jakiś show siedzone w postaci komedii, stand-up comedy, czy to właśnie... Przy prowadzeniu bingo, to wtedy może obces nie ma aż tak znaczenia, ale jeżeli mam jeszcze tańczyć i występować, no to wtedy to już jest istotne. Trudno było nauczyć się chodzić na wysokim obcasie? Nie, absolutnie nie. To jest... Nie, absolutnie nie było trudne. Czy jako drag queen, trochę o tym wspominałeś, musisz być taki bardziej kobiecy niż kobiety? No właśnie taki przerysowany? Nie muszę być. I to też właśnie wcześniej mówiłem o tym, podkreślałem, że Psycho Patty jest o tyle przedłużeniem Patryka, że dalej mogę być sobą. Zależy od tego, jaki mam nastrój, jakie mam podejście, czy się wyspałem, czy jestem wypoczęty, czy jestem pełen energii, mogę być bardziej seksowny, mogę być bardziej melancholijny, mogę być też bardziej taki głupiutki, niewinny, ale też taki jestem jako Patryk, więc Psycho Patty tylko i wyłącznie daje mi kreację, daje mi look, ale niekoniecznie zmienia moją osobowość. To, co mi umożliwia Psycho Patty, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest właśnie bycie tą dominującą postacią w pomieszczeniu. Czego się Patryk nauczył od Psycho Patty, a czego się Psycho Patty nauczyła od Patryka? Makijażu. Dobrze, to teraz kto od kogo? Właśnie, to jest pytanie. Chyba Patryk od Psycho Patty. W sensie, jak już... To jest detal, ale dość istotny, ponieważ sam makijaż sobie nie czyni z nas kobiety, absolutnie nie. Natomiast jak już się wejdzie w tą full fantazję, kiedy dochodzą włosy, dochodzi nie wiem, kiecka, dochodzą buty, dochodzą rzęsy, trochę brokatu i tak dalej, to wtedy widać, jak już w takim pełnym pakiecie, jak się wygląda i co można wtedy zmienić, co można zrobić lepiej, jak można się lepiej przygotować do swojego looku. Więc na pewno tego. Myślę, że też dystansu do siebie, zdecydowanie, tak. W ogóle zacząłem swoją przygodę z dragiem, kiedy jeszcze niekoniecznie czułem się sam dobrze ze sobą. Miałem taki epizod w swoim życiu, kiedy musiałem pójść na terapię i jednak pewne rzeczy przepracować. Psycho Patty się pojawiła jeszcze przed tym, jak trafiłem na terapię, kiedy postanowiłem pracować nad swoją psychiką, swoim zdrowiem mentalnym i ona była takim dla mnie oderwaniem od swojej takiej szarej rzeczywistości, czasem przygnębiającej, czasem depresyjnej. Ona mnie nauczyła tego, tak naprawdę poczucia wartości swojej osoby, nauczyła mnie tego, żeby mieć też dystans do tego, co inni mówią, co inni sądzą, żeby też nie projektować tego, co potencjalnie inni mogą o mnie sądzić. Ona mnie tego z pewnością nauczyła, do tego stopnia, że właśnie nawet po tej terapii, kiedy już udało mi się przepracować te pewne względy, dalej chciałem nią być, czułem się jeszcze lepiej, jeszcze pewniej będąc zarówno Psycho Patty, jak i Patrykiem. Więc na pewno tego, cierpliwości, dystansu i pewności siebie. Masz jakiś taki swój patent na to, by wejść w interakcję z publicznością, by ją sobie zjednać, ale jednocześnie podporządkować? Czy każda publiczność jest inna na przykład może i wymaga innego podejścia, czy jak to jest? Myślę, że tutaj kluczem jest oczarowanie publiki. Im więcej osób, tym jest trudniej, co prawda, natomiast należy tak kierować wzrok i tak kierować swój performance. Właśnie wtedy dochodzi ten lip-sync, ale też gra oczami, gra mimiką, gra rękoma, gra włosami, to może być wiele elementów. Skierować to do publiki, jakby wciągnąć ich w tą fantazję, w ten performance, oczarować ich, skupić ich uwagę na sobie. I tędy droga tak naprawdę właśnie, żeby nawet bez słów, żeby bez pomocy mikrofonu, samym performancem kogoś, nie wiem, wyłączyć pod tym względem, że ta osoba się tylko i wyłącznie skupia na tym, co jest na scenie, co widzi na scenie. Spotykacie się w gronie drag queen? Wymieniacie doświadczeniami, pomysłami? Czy jak to jest? Czy jesteście, no właśnie, czy lubicie występować na przykład na scenie dwie drag queen, czy jesteście jednak solistkami i wolicie one man, one girl show, one drag queen show? Też trudno powiedzieć o takiej funkcji, czy takim zawodzie jak drag queen, bo to może być każdy, to może być ktoś, kto spróbuje dragu raz w życiu, to może być osoba, która robi to co tydzień w klubie. Także nie jestem pewien, czy faktycznie mamy coś takiego jak społeczność drag queen w Polsce. Być może tak, być może nie. Wiem, że jest wiele nowych twarzy na scenie. Wiem, że wiele osób próbuje swoich szans przy okazji różnych imprez, konkursów, czy chociażby właśnie marszów równości, czy i parad. Natomiast to, co ja zauważyłem po swoich doświadczeniach, kiedy miałem okazję współdzielić scenę czy imprezę z innymi drag queen, że to jest dość wspierające środowisko. W sensie te osoby, z którymi się spotkałem, były bardzo wspierające. to było zawsze, a zapnę ci kieckę, a poprawię ci włosy, a tutaj coś ci odstaje, daj ci szybko poprawię, a może się napijesz czegoś. Jednak jakakolwiek interakcja na razie, z którą ja się spotkałem, to było takie, że my siebie rozumiemy jako ci performerzy, jako te performerki i siebie wspieramy. Raczej nie spotkałem się z jakąś niezdrową rywalizacją. Skoro już mówiliśmy o zrozumieniu i wsparciu, no to zapytam teraz o zrozumienie i wsparcie ze strony twoich znajomych, twojej rodziny i być może osób z pracy, jeśli wiedzą, że czasami przebierasz się za Psycho Patty. Jak to jest? Jeżeli chodzi o takich bliższych znajomych, to wydaje mi się, że to lubią bardzo. W sensie, kiedy mam okazję występować, to przychodzą na moje występy, na moje show, zawsze potem komentują, zdają relacje, wysyłają mi filmiki, zdjęcia, też najgłośniej krzyczą po moich występach, jako aplauz, biją brawo. Jeżeli chodzi o rodzinę, przynajmniej ta, co wie, czyli moja mama, moja ciocia i mój brat, bardzo mi się to podoba. Oni uważają, że ja mam talent w makijażu, co dla mnie nie, uważam, że ja dopiero się uczę tak naprawdę. Oni uważają, że powinienem pójść do jakiegoś konkursu, czy make-upowego, czy właśnie kostiumowego. Pracy też. Kiedy akurat ostatnio zmieniłem pracę, więc tam jeszcze nie miałem okazji się pokazać jako Psycho Patty, ani też opowiedzieć o sobie. Natomiast poprzednie pracy też chwalili moje outfity, uważali, że to jest rewelacyjne, co robię, że to jest poziom, no właśnie, metamorfozy, którego oni by nigdy nie potrafiły osiągnąć. W sensie ani się na to odważyć, ani tym bardziej zrobić to, co ja robię w dragu. Także bardziej spotykam się z takim podziwem i takim uznaniem za to, co robię, za odwagę i też za to, ile czasu poświęcam na to, w sensie przygotowania wszystkie, kreatywność. A raczej spotykam się z takimi... Długo trwa przygotowanie do występu? Makijaż, przebieranie i tak dalej? To zależy oczywiście od samej kreacji i fantazji, też od miejsca. Zdarzało mi się przygotowywać w jakichś piwnicach przed występem, bo po prostu nie było garderoby, nie było żadnego miejsca ku temu dobrego, więc wtedy to jak najszybciej to oczywiście musiałem robić, więc to zajmowało może 1,5 godziny takie przygotowanie. Kiedy siedzę w domu sam, otwieram sobie prosecco, odpala majkosa, jakieś świece, jakąś muzykę w tle, to może trwać nawet 4 godziny ta fantazja. Uważam, że przygotowanie do kreacji też jest elementem fantazji. Wtedy właśnie wchodzi to wyobrażenie, wtedy jest takie dobre określenie w języku angielskim, którego nie potrafię teraz oddać, to jest takie bycie delusional, czyli takie właśnie... jakby to powiedzieć, no bycie w tej fantazji, bycie w tej chwili i jakby nic innego nie ma znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie to, jak ty wyglądasz, jak ty się czujesz i kim się stajesz, w co się przeobrażasz. Jakby przygotowanie do metamorfozy moim zdaniem też są ważnym elementem tej fantazji. Co jest najtrudniejsze podczas tego przygotowania? Czy to też zależy? Na przykład makijaż albo... skompletowanie całego outfitu, stroju? Wydaje mi się, że najgorszy moment, z jakim mogę się spotkać, to jest, kiedy już wszystko jest gotowe, kiedy mam już makijaż gotowy, strój jest gotowy i nagle się okazuje, że albo coś przy ubieraniu pęka, coś się pruje, albo kiedy na przykład coś przyszło na ostatnią chwilę i nie miałem czasu na przymiarki. No to wtedy trzeba łatać na szybko te dziury, trzeba szukać jakichś rozwiązań, więc najgorszy właśnie jest ten moment, kiedy już masz wrażenie, że wszystko jest przygotowane, wszystko idzie po twojej myśli, kiedy nagle coś się sypie i to przeważnie to jest kwestia właśnie outfitu. Makijażu niekoniecznie, makijaż łatwiej naprawić niż outfit, niż kostium, więc najtrudniejsze właśnie jest moment, kiedy okazuje się, że coś się sypie. Co zwykle słyszysz po występie? Znaczy, zaraz po występie podchodzą do mnie pijane osoby, które mówią: Boże, jaka jesteś piękna, Boże, jakie masz piersi, o Boże. I proszą o zdjęcie. To jest pierwszy feedback, jaki otrzymuję po występach. A potem już jest tak bardziej przyziemnie. To jest przeważnie feedback od znajomych, to jest feedback od innych performerów, od innych performerek. Na zasadzie tego, co im się podobało w tym występie, na co ewentualnie mogę uwagę zwrócić, takie bardziej merytoryczne i konstruktywne uwagi, które sobie osobiście też cenię. Ale zwykle jesteś zadowolony sam z występów? O, jestem bardzo krytyczny. To znaczy, że po wszystkim od razu już wiem, co bym poprawił, co bym zmienił. Wiem, jak przygotować swój outfit, żeby też było mi wygodniej, ale parę dni później o tym zapominam i oglądam zdjęcia, filmiki i uważam, wow, ja to zrobiłem i to było super. I tyle przygotowania, tyle przygotowań, tyle czasu, ile pracy w to włożyłem i to faktycznie momentami wyglądało spektakularnie. W mojej głowie jak wykonywałem performance niekoniecznie, ale potem na filmiku widzę, że okej, parę elementów wyszło super i chciałbym to jeszcze raz zrobić. To jest coś takiego. A jak długo w takim razie, zapytam, będziesz występował jako drag queen? Czy jest jakaś granica, którą sobie wyznaczyłeś, czy tego nie planujesz? Póki mi się nie znudzi. Nie ma granicy tak naprawdę. Też, znaczy tak, przebierać się lubiłem od kiedy byłem mały. Natomiast tak regularnie wchodzić w drag, czy to przy okazji jakichś występów, czy przy okazji sesji zdjęciowych, to trwa mniej więcej 1,5 roku tak naprawdę. I na razie absolutnie tym nie jestem znudzony. Mam mnóstwo pomysłów, mam mnóstwo właśnie idei, fantazji, w co jeszcze mogę wejść, co się przebrać, jak się pokazać, jak wystąpić, co przygotować, jak zaskoczyć publikę, bo to też dla mnie jest istotne, żeby każdy show był inny, żeby każdy show zaskakiwał moich odbiorców i odbiorczynie. Więc na razie zupełnie o tym nie myślę, ale zobaczymy, co pokaże życie. Być może będzie taka sytuacja, taka historia, że będę musiał drag albo porzucić, albo na chwilę poprzestać to robić. Obecnie nie widzę tego końca i też raczej o nim nie myślę. Jakie jest twoje największe marzenie? Jako Patryk czy jako Psycho Patty? A, no właśnie. Specjalnie nie doprecyzowałem. Patryk ma jakie marzenie? Wow. Mam taką fantazję. Może to nie jest marzenie, ale to jest fantazja. Chciałbym otworzyć dom spokojnej starości dla osób LGBT. To jest moja fantazja. To bardzo przyszłościowy, rozumiem, tak? Czy nie? Czy dla siebie tak. Też myślę o tym, żebym tam siedział ze swoimi znajomymi, pił prosecco codziennie, oglądał mecze siatkówki albo jakieś właśnie RuPaul Drag Race, jeżeli będzie jeszcze wtedy istniał. Natomiast jako Psycho Patty na pewno chciałbym się challenge'ować. Chciałbym jeszcze spróbować spróbować swoich szans. Czyli kolejne wyzwania jakieś, tak? Tak. Może jakieś konkursy, może jakieś pokazy, na których nie byłem, może jakieś miejsca, gdzie nie występowałem, może inne miasto, może za granicą. Właśnie szukać jakichś takich okazji, których jeszcze nie miałem. Coś nowego, coś innego, coś, co mi da kopa, żeby zrobić jeszcze więcej. Życzę w takim razie, żeby się spełniło. Dziękuję pięknie. Patryk, Psycho Patty, drag queen. Państwa i mój gość, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dajcie znać, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. Zachęcam do komentowania na YouTube, Facebooku, Instagramie i TikToku. Zachęcam także do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Wtedy żadne nowe rozmowy w podcaście Ludzie Są Ciekawi wam nie umkną. A dzięki waszym subskrypcjom ja będę mógł podcast rozwijać. Zapraszam też na stronę www.ludziesąciekawi.pl. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu. Dowiecie się także, jak możecie zostać patronem mojego podcastu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.